Witam wszystkich serdecznie. Jak już słyszeliście, jesteśmy z firmy V-Interactive i chcieliśmy po pierwsze was nie zanudzać i sprostać poziomowi kolegów, którzy wcześniej już tutaj przed nami wystąpili. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o adblocku. Jak wiemy, jest to temat dosyć gorący, dużo się dzieje w świecie reklamy, a szczególnie chcieliśmy trochę poruszyć, jak adblock wpływa na samą reklamę, jakie ma negatywne skutki i co można zrobić, żeby jednak osiągać pewne cele, założenia marketingowe. Jak już Maja wspomniała, ja się nazywam Bogdan i ja się zajmuję account managementem w naszej firmie, analizą ścieżki behawioralnej i oczywiście marketing automation. Ja natomiast nazywam się Rafał Kargulewicz, zajmuję stanowisko media trader również w firmie V-Interactive i do moich codziennych obowiązków należy konfiguracja i optymalizacja kampanii display, a także zakup mediów. I po raz kolejny, jesteśmy z firmy V-Interactive. Dostarczamy platformę analityczną, która integruje w sobie szereg rozwiązań z zakresu marketing automation oraz displayu, który pozwala przedsiębiorcom w internecie zmniejszać współczynnik porzuceń na poziomie bounce rate, a także zwiększać zaangażowanie użytkowników i osiągać cele biznesowe, jakie stawiają przed sobą w kampaniach reklamowych. Zanim natomiast przejdziemy do sedna naszego tematu, to chciałem tam poruszyć kilka kwestii odnośnie samego rynku online. Otóż z roku na rok budżety przeznaczane na reklamę na świecie rosną. Sam budżet przeznaczany na reklamę w internecie jest stosunkowo niewielki w odniesieniu do całości budżetu przeznaczonego na reklamę. Większość zajmuje jednak reklama tradycyjna. Jednak mimo tak troszkę spadającej tendencji przyrostu tego budżetu, to względem całości budżetów marketingowych te pieniądze rosną. Jak to wygląda w Polsce? Dynamika jest mniej więcej 10% z roku na rok. Jak widać, w tym roku prognozuje się, że będzie to około 3 miliardów złotych, więc jest to tak naprawdę dość duży tort do zjedzenia w świecie reklamy, którego największą część w tym momencie pochłania display. Jest to 37%. Tutaj uwzględniliśmy również reklamę mobilną. Jest to nadal reklama graficzna i cieszy się coraz większą popularnością zarówno na świecie, jak i w Polsce. Na drugim miejscu ze względu w sumie na popularność Google'a jest SEM, później są ogłoszenia, takie porównywarki cenowe, no i kolejny kawałek tortu zjada wideo, tutaj branża Maćka, który wie dokładnie jak to działa, cieszy się to coraz większą popularnością, coraz więcej reklamodawców i wydawców interesuje się tym tematem i widzi korzyści z tego typu działań. No i kolejnym elementem jest mail, który w sumie jest troszkę nieśmiertelny, ma największą możliwość komunikowania się z użytkownikami, a także generuje wymierne wyniki. No i tutaj przy tym slajdzie chciałem poruszyć tylko jeszcze jeden temat. Trzeba pamiętać o tym, że polski rynek e-commerce to są głównie mali i średni przedsiębiorcy, więc tak naprawdę większość tych przedsiębiorców nie posiada dużych budżetów, które może przeznaczyć na różne kanały dotarcia do swoich użytkowników. I dlatego takie kanały jak SEO, SEM, social media cieszą się największą popularnością. Display to jest dopiero 1/3 przedsiębiorców, którzy przeznaczają swoje budżety w tym kierunku. No i adblock, nasz główny temat, zbrodnia i kara. No trochę takie stwierdzenie filozoficzne, czy jest zbrodnią, czy jest karą, czy tym i tym. No i na to pytanie trochę więcej powie Rafał. Dzięki, Bogdan. Tak, powiemy sobie teraz o adblocku, o blokowaniu reklam, skąd jego rosnąca popularność, bo jak tutaj możemy zobaczyć, adblock staje się bardzo popularnym narzędziem. W Polsce szacuje się, że już ponad 1/3 użytkowników korzysta z adblocku. Tutaj wyżej mamy tylko Grecję, natomiast na zachodzie Europy póki co ten odsetek użytkowników jest mniejszy, zarówno na zachodzie, jak i w USA. Jest mniej użytkowników korzystających z adblocka. Natomiast sam trend pokazuje, że
również na Zachodzie i globalnie na całym świecie ta liczba użytkowników będzie rosła. W ostatnim roku ten wzrost wynosił ponad 41%, czyli będziemy mieli do czynienia z coraz większą liczbą użytkowników korzystających z AdBlocka. W samym USA ten wzrost to aż 48%. I co za tym idzie? Straty całej branży online'owej w związku z blokowaniem reklam też są już bardzo duże. Szacuje się, że w 2015 roku będzie to 22 miliardy dolarów. Natomiast w związku z tym, że popularność AdBlocka rośnie i rośnie, to w 2016 roku może być to już dwa razy tyle, czyli ponad 41 miliardów dolarów. Mamy też zestawienie, jak to wygląda, jeśli chodzi o najpopularniejsze przeglądarki internetowe. No i tutaj oczywiście na pierwszym miejscu jest Chrome, jako że to najpopularniejsza przeglądarka. I tutaj możemy wspomnieć o takiej ciekawostce, ponieważ Google jako producent Chroma z jednej strony dopuszcza, pozwala swoim użytkownikom na instalowanie adblocków, na blokowanie reklam, tak jakby zwiększając ich wygodę, zwiększając komfort użytkowania przeglądarki. Natomiast z drugiej strony, jako największy gracz na rynku reklamy display, traci miliony dolarów na tym, że właśnie pozwala na korzystanie z adblocków. Także tutaj widzimy, że Google jednak dba o użytkowników Chroma i właśnie pozwalając im na instalowanie tego typu oprogramowania. No dalej mamy Firefoxa i Operę. Safari, tak, przepraszam. Pytanie właśnie powstaje, dlaczego użytkownicy internetu instalują, korzystają z adblocków? Jako pierwszy punkt, najczęściej wymienianym punktem był właśnie ochrona prywatności, czyli obawę taką przed śledzeniem. Wiemy natomiast, że ten punkt to jest głównie wynik niewiedzy użytkowników, ponieważ samo używanie adblocków, blokowanie reklam nie chroni nas przed śledzeniem, nie chroni naszej prywatności. W dalszym ciągu wydawcy, serwisy internetowe zbierają dane na temat aktywności użytkowników, użytkowników sieci, gromadzą te dane, analizują i wykorzystują później w działaniach marketingowych, reklamowych. Także zainstalowanie AdBlocka nie uchroni nas przed, nie poprawi naszej prywatności. Drugie miejsce jest to nadmierna liczba częstotliwości reklam i tutaj każdy, kto kiedykolwiek był w jakimś większym sklepie e-commerce, spotkał się z takim produktem jak retargeting, wchodząc na Zalando, oglądając kilka produktów, przez kolejne 3-4 tygodnie będziemy po prostu atakowani, bombardowani reklamami produktów, które oglądaliśmy i trudno tego uciec. Także to jest też bardzo istotny czynnik, który zwiększa popularność adblocków. Dalej jest błędne targetowanie i tutaj możemy jako przykład wymienić sobie, też dalej podążajmy tropem retargetingu i produkt, który zakupiliśmy, na przykład laptop, kupiliśmy w sklepie e-commerce'owym laptopa, w tym momencie taki retargeting powinien przestać działać, natomiast użytkownicy dalej są atakowani reklamami laptopów, pomimo tego, już go kupili, tak? Tutaj dobrym pomysłem byłoby pokazanie jakichś produktów komplementarnych, natomiast reklamodawcy drążą ten temat do skutku i nawet dalej, tak? No i tutaj mamy jeszcze inne powody, natomiast w Polsce wydaje nam się, że też bardzo istotnym czynnikiem, który też zachęca ludzi do instalowania adblocków, jest właśnie to, że dzięki temu zwiększa się szybkość ładowania stron internetowych. Także może na Zachodzie nie jest to takie istotne ze względu na to, że szybkość łączy internetowych jest dużo, dużo większa. W Polsce jednak ludzie też po prostu instalują adbloki po to, żeby zwiększyć tą prędkość. Wszystkie badania, które były przeprowadzone, właśnie dokładnie pokazują, że prędkość ładowania się stron zwiększa się znacząco po zainstalowaniu adbloka. Powiemy sobie trochę o tym, jakie są główne grzechy branży, całej branży display.
Co oni takiego nabroili, że ludzie zaczynają korzystać z adbloków i to w bardzo dużym stopniu? Zaczniemy sobie od wydawców, tak? I tutaj na pierwszym miejscu jest nadmierna liczba powierzchni reklamowych na stronie. To chyba każdy z nas wchodząc na stronę internetową, był świadkiem sytuacji, gdzie tak naprawdę więcej powierzchni zajmują reklamy niż sam content strony, niż treść. To nie jest to, czego oczekuje użytkownik. On wchodzi na stronę, chce jakichś informacji, chce czegoś się dowiedzieć, zobaczyć. Natomiast często spotykamy się z taką sytuacją, że on widzi same reklamy, prawie w ogóle nie widzi treści. Także na pewno to zachęca ich do instalowania adbloków. Inwazyjne formaty utrudniające korzystanie z serwisu, czyli jakieś formy layerowe, które wyświetlają nam się tak jakby prosto na twarz, można powiedzieć, które dodatkowo nie dają się zamknąć i ani przeskrolować i musimy odczekać kilka sekund, zanim mamy możliwość zamknięcia takiej reklamy. Także to również przyczynia się do popularności adbloków. No i brak optymalizacji dla różnych urządzeń i systemów. I tu mamy na myśli reklamy, które niby na laptopach wyświetlają się prawidłowo, natomiast kiedy ktoś otworzy sobie ten sam serwis na urządzeniu mobilnym, ta reklama nagle zasyłania mu wszystko, cały content i dodatkowo nie da się zamknąć. Jedynym sposobem jest tutaj odświeżenie strony z nadzieją właśnie, że w drugiej odsłonie tej reklamy już nie będzie. Natomiast jakie tutaj grzechy popełniają reklamodawcy? Nadmierna częstotliwość wyświetlania tych samych kreacji. Tak, to już wspominałem o tym, głównie mamy z tym do czynienia w produkcie retargetingu, kiedy produkty, które oglądaliśmy, wyświetlają się bez końca. Agresywny targeting i retargeting. Tutaj mamy na myśli tak jakby prywatność. Prywatność, ochronę danych osobowych, użytkowników, którzy też czują się zagrożeni, kiedy widzą, że są śledzeni, że to, co oni, cała ich aktywność w sieci jest monitorowana i potem wykorzystywana do działań reklamowych. Złe profilowanie odbiorców. Tutaj możemy sobie podać przykład kampanii reklamowej ubezpieczeń na życie skierowanej właśnie przez złe profilowanie do młodzieży, do nastolatków. Raczej tutaj dobrych rezultatów taka kampania nie osiągnie. Niedostosowanie treści. Mamy na myśli tutaj głównie przekaz reklamowy, który często w ogóle nie jest zgodny z tym, co użytkownik znajduje na landing page'u, na stronie docelowej. I to też jest jeden z takich głównych grzechów. Niedostosowanie kontekstu w postaci kampanii kosmetyków dla kobiet wyświetlającej się na serwisie piłkarskim dla przykładu. Tak, i to wszystko składa się na walkę o kliki za wszelką cenę. Reklamodawcy i agencje, które realizują kampanię, starają się osiągnąć jak największe liczby kliknięć, zakładając, że jest to cel kampanii i tylko taka kampania będzie uznana za sukces. Natomiast my wiemy, że nie jest to dobry wskaźnik sukcesu kampanii, ponieważ aż 85% klików generowanych w sieci jest wykonywanych przez zaledwie 8% ogólnej populacji użytkowników internetu. Dodatkowo jeszcze wiele z tych klików nie jest wykonywanych przez ludzi, tylko przez boty. Także kliknięcia tutaj nie są najlepszym wskaźnikiem, który powie nam o tym, czy kampania była sukcesem. Raczej rekomendowalibyśmy inne wskaźniki. Jakie przekazanie mamy dla branży display? Co powinni zmienić, aby adbloki przestały być tak popularne, aby ludzie przestali instalować tego typu oprogramowanie? Ustalajmy limity wyświetleń. To jest przede wszystkim, to mamy na myśli, czyli nie pokazujmy jednej i tej samej reklamy danemu użytkownikowi w nieskończoność.
wszędzie na całym świecie znana jest funkcjonalność cuppingu i tutaj powinniśmy ją szeroko używać, dostosować cupping do celów naszej kampanii. Nie wprowadzajmy odbiorców w błąd, pokazujmy to, co spodziewają się zobaczyć na landing page'u, na stronie, na którą trafią po kliknięciu w reklamę. Nie używajmy inwazyjnych form. Dajmy użytkownikowi zamknąć reklamę, kiedy tylko ma na to ochotę, przewinąć ją. Zadbajmy o to, aby reklama była wyświetlana prawidłowo na wszystkich urządzeniach, również na tabletach i smartfonach. Dostosujmy treść do profilu, jak również do kontekstu na stronie. To też jest bardzo istotne, aby użytkownik tak jakby czuł, że te reklamy są w zgodzie z tym, jakimi produktami on jest zainteresowany i jakiego typu strony, jakiego typu content odwiedza. No i dajmy też odpocząć tym użytkownikom, którzy już coś kupili, tak? Nie pokazujmy im tych samych produktów. Możemy pokazać im jakieś produkty komplementarne, natomiast jeśli ktoś już kupił laptopa, mała jest szansa, że kupi go po raz drugi, tak? Pokażmy mu stolik pod laptopa, może myszkę. To są jakieś pomysły na to, aby tego użytkownika dalej zatrzymać, bardziej zaangażować na stronie. Także to są nasze zalecenia do branży display. A teraz jeszcze Bogdan opowie, jakie pomysły na to ma nasza firma. Generalnie wychodzimy z założenia, że najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o działanie i komunikację z klientem, jest łączenie, integrowanie ze sobą rozwiązań typu display, marketing, automation. Rafał właśnie powiedział dość ważne wskazówki odnośnie tego, jak powinien funkcjonować display, żeby nie być inwazyjnym, żeby nie tworzyć tej negatywnej komunikacji i odzwierciedlenia działań u klienta, żeby nie generować blokowania tych reklam. Jeżeli chodzi o marketing automation, to no, często jest postrzegane jako automatyczne generowanie komunikatu reklamowego, wysyłanie go do klienta, później analiza i raportowanie. No, jest to tylko taka część zewnętrzna całego działania, gdyż istotą tego kanału dotarcia do klientów jest po pierwsze zbieranie informacji o kliencie, następnie segmentacja tej informacji, takich danych jak dane behawioralne, dane demograficzne, informacje o produktach, które klienta zainteresowały, informacja o tym, czego klient tak naprawdę szukał. I my się staramy, dążymy do tego, żeby angażować klienta w sposób nieinwazyjny, nie powodować negatywnego odbioru brandu, nie powodować negatywnego odbioru reklamy. I robimy to poprzez zintegrowaną platformę analityczną, która po pierwsze może dowozić nowy ruch na stronę poprzez dokładnie sprecyzowaną reklamę internetową i wszystko jest to oplecione dopasowanym, odpowiednim, dynamicznym retargetingiem. Rozpoznajemy to, czego klient tak naprawdę szuka w danym serwisie. Rozpoznajemy frazę, którą klient wpisał w wyszukiwarce. I na podstawie tego prezentujemy mu informacje o produktach, które go interesują. I tym samym możemy redukować mansrent na stronie. Możemy zwiększyć zaangażowanie użytkownika w serwisie poprzez pokazywanie odpowiednio dopasowanych komunikatów na całej ścieżce zakupowej, poprzez strony produktowe, dalej do koszyka i nawet na samym checkoucie. Można pokazać jakąś informację odnośnie nowych produktów, o nowej ofercie, można dać promocję. Wszystko zależy od tego, jak bardzo użytkownik się zaangażował, jaką informację, jaki ślad o sobie zostawił w serwisie. I wszystko to domyka oczywiście spersonalizowany mailing. Jest on dynamicznie generowany dla każdego użytkownika. Jest dynamicznie dobrana treść i dynamicznie dobrana oferta. Wyniki z takiego mailingu średnio to jest ponad 50%. Działamy w sumie na ponad 50 rynkach, więc tak naprawdę mamy dość duże doświadczenie w tym zakresie. Zbieramy dane z tych rynków, analizujemy je i na podstawie tego dobieramy najbardziej efektywne narzędzia i dopasowujemy je do trendów, które są w tym czasie i na pozostałych rynkach i w Polsce. Konwersja z tego typu działań, no to jest około 30%, jest to średnia konwersja, oczywiście klik do konwersji.
Nasze narzędzia angażujące średnio konwertują co trzeciego użytkownika. W niektórych działaniach jest to około 70-80%. Jak opowiadam często klientom o tych narzędziach, to pytają mnie, ile to kosztuje. No zazwyczaj jak jest jakieś fajne narzędzie, to ono musi dużo kosztować. Ile implementacja? No ja zazwyczaj odpowiadam, że to jest 0 zł. Jeżeli chodzi o przygotowanie kampanii, skonfigurowanie, no to też jest 0. Kreację, 0. Gdzie jest kruczek? To jest właśnie takie zazwyczaj, no podstawowe pytanie. Kruczek jest taki, że dostarczamy narzędzie, które komunikuje się ze sobą. Wszystkie te poszczególne aplikacje wymieniają się informacją. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć z odpowiednim komunikatem do każdego użytkownika. Czy to jest display, czy to są narzędzia angażujące, czy to jest mailing. Przykładowo, jeżeli wysyłamy mailing i skonwertował użytkownik z mailingu, to nie dostanie tej informacji, tego produktu już w kampanii displayowej czy retargetującej. Dzięki takim działaniom, dzięki takiemu podejściu generujemy dla naszych klientów wymierne efekty i dopiero za te efekty się rozliczamy. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie na to odpowiemy i dziękujemy bardzo za uwagę i życzymy miłego wieczoru.